rozmowy z moją mamą mnie do tego zainspirowały, która też właśnie nie wiedziała, co z tym zrobić, z tymi negatywami, kto miałby się nimi zaopiekować. Ja zajrzałam do tej skrzyni i... Witold Romer był słynnym fotografem, przyjaźnił się z Janem Puchakiem, Haliną Mierzecką, Puchalskim. Razem wystawiali się i zdobywał różne nagrody na wystawach i robił po prostu przepiękne zdjęcia. Każde zdjęcie, jak oglądam właśnie szklane negatywy mojego dziadka, uważam za dobre. To jest niezwykłe, że ci właśnie fotografowie z poprzednich lat tak świetnie byli przygotowani, że w zasadzie tych zdjęć no, nie trzeba było kadrować. Jego twórczość jest niezwykła i w zasadzie rodzinna legenda mówi, że on nigdy się nie rozstawał z aparatem od 12 roku życia, kiedy dostał aparat fotograficzny od swojego dziadka. Pracował dla RAF-u i skonstruował aparat fotograficzny do fotografowania właśnie z samolotów nocą. Utworzył katedrę fototechniki tutaj właśnie we Wrocławiu. Przeniósł jakby te tradycje też Politechniki Lwowskiej, gdzie pracował, na tutaj Politechnikę Wrocławską. Tych szklanych negatywów jest około 1000. Będziemy je dokładnie liczyć. Są też negatywy celuloidowe. Mój projekt jest troszeczkę różni się od innych projektów, ponieważ jest projektem wieloetapowym. Na pierwszym etapie zrobimy to, co jest konieczne, czyli zrobimy inwentaryzację tych negatywów i zrobimy portfolio składające się z 50 odbitek. Przeze mnie natomiast to portfolio będzie prezentowane w różnych instytucjach kulturalnych i mam nadzieję, że to otworzy właśnie drzwi do wystaw Witolda Romera. Szukałam w internecie coś o Witoldzie Romerze i jest w Wikipedii. Ktoś zrobił spis 20 najlepszych fotografów polskich i tam nie było Witolda Romera. I zrobiło mi się bardzo przykro, ale postanowiłam to zmienić. I jak to jest możliwe, że my mając takiego właśnie tutaj wrocławianina zapomnieliśmy troszeczkę o nim, ile on tutaj zrobił i jaka jest jego twórczość.